Witam wszystkich. Dzisiaj się zajmiemy naprawą zegara ściennego. Naprawa będzie bardzo prosta, ponieważ wymienimy cały mechanizm zegara. Taki mechanizm jest wyposażony z 90% chińskich zegarków naściennych, budzików stojących. Jest to mechanizm produkcji chińskiej, no bo kto inny by w takiej ilości zalewał świat jak nie Chiny. Objawy uszkodzonego zegara. W moim przypadku było to tak, że po wymianie baterii na nową zegarek po wykonaniu paru cyklów zaczął, opóźnił się. Sprawdziłem baterię, wymieniłem na drugą baterię, objaw dalej jest ten sam, po chwili się zablokował. Myślałem, że może doszło do obluzowania wskazówek tutaj na namocowaniu, ale nie. Okazuje się, że są dobrze zamocowane. Postanowiłem więc kupić cały wymienny element. No, jest to banalnie proste, bo na aukcji Allegro taki mechanizm możemy kupić za 8, no za 9 zł. Kupiłem takie 3, ponieważ większość zegarków w moim domu wyposażony jest dokładnie w ten mechanizm. Na co należy zwrócić uwagę? Zwracamy na średnicę gwintu. Ten gwint powinien mieć taką samą średnicę jak nasz oryginalny i wysokość tego tutaj, wysokość tego gwintu. Osadzenie wskazówek jest raczej standardowe. Tutaj w moim przypadku nie ma sekundnika, są tylko dwie wskazówki. Mamy dwie średnice białych tulejek, jedna zewnętrzna, średnica większa. Jest to wskazówka godzinowa. No a średnica mniejsza, tutaj naciśnięta, jest to wskazówka minutowa. Jeżeli występuje sekundnik, to w środku jest tutaj taki mały trzpień i nasadzamy go na ten trzpień, ten sekundnik. A jeżeli nie, to jest zaślepka w postaci takiego grzybka. W moim przypadku jest ta zaślepka. Wymiana jest banalnie prosta. No, wystarczy zdemontować, tutaj są zatrzaski, one występują standardowo w wszystkich mechanizmach. Zdemontować zatrzasku, wyjąć, wstawić nowy, włożyć baterię i to wszystko. No tutaj, o ten, który kupiłem teraz, no chciałem pokazać Wam w środku, jak on wygląda, bo go rozbierałem, ale nie muszę go rozbierać teraz, żeby mi się to nie porozsypywało. To tutaj widzimy mechanizm, jak wygląda w środku. Tu jest cewka i koła zębate, plastikowe. No dlaczego dochodzi do uszkodzenia? Wydaje mi się, że wypracowanie mechaniczne to raz, a dwa, że cewka, układ elektryczny tutaj tego, chociaż rozbierzemy, zobaczymy jak to wygląda, z czego to się składa. No i widzimy koła zębate, które no nie wyglądają jakby były jakoś zmęczone, ale o proszę, tu jest moja awaria. Widzicie ten drucik? Uszkodzenie cewki. No i mamy diagnozę. Mam nadzieję, że widać. Na 100%. Uszkodzenie cewki. No to tak jak już wspomniałem, nie ma sensu tutaj bawienie się w wymianę podzespołów, kupujemy cały element, koszt 10 zł. Co ciekawe, na tej stronie, której kupiłem ten mechanizm, możemy kupić różne wskazówki, możemy sobie zegarki samemu robić. No to tutaj ten element, ten tutaj ścienny, to jest plastik, tandeta. No w całości może ładnie się komponuje, bo może pokażę, jest takim piękną oprawą, szkłem. No natomiast to chyba najdroższe w tym wszystkim to jest ta obręcz metalowa, a reszta to jest taka tandeta, że szkoda gadać, jak na zegarek zapłaciłem około 80 zł. Ile? 4 dychy. Zagraniczny tańszy, 3 dychy. Nic specjalnego, mechanizm zegarka 9 zł i to wszystko. Wkładamy nowy. O, właśnie mi wypadła zaślepka, ale ją znalazłem, czyli zaślepka tutaj sekundnika. Sekundnik zaślepiony w ten sposób. No i dobra, przekładamy te nakrętki oryginalne. Tamten mechanizm
wyrzucamy, podkładka jedna. Wkładamy to. Tak jak słyszeliście, idealnie spasowane. No, sposób mocowania logicznie, że napisamy do góry, czyli do 12. Zakładamy sobie podkładkę. No, naprawa jest warta, bo tak jak wspomniałem, zegarek zapłaciłem parę złotych, a sam mechanizm, czyli serce zegara, no to w porównaniu z kosztem poniesionym w stosunku do zegarka, to jest, no to jest nic. Ważne uwagi to przy demontowaniu tych opraw, obudowy zegarków, robić to należy tak delikatnie, bo te zatrzaski są po jakimś czasie już takie sztywne, nazwijmy to może w ten sposób, i bardzo łatwo można je uszkodzić. No, mi się udało uszkodzić tutaj jedno takie mocowanie, ale kropelka kleju i problem załatwiony. Dobra, mamy osadzony mechanizm, zakładamy wskazówki. Wskazówki założymy sobie na godzinę 12. W tym przypadku wskazówki, i podejrzewam większości z tego typu mechanizmy, są montowane na wcisk. Jest to w miarę trwałe. No i dobra, ważne, żeby wskazówki się mijały. Może nie widać tego. Widzicie, jaki jest luz na tym mechanizmie. No i zaślepka. Kupiłem mechanizm tak zwany bezstopniowy, bezstukowy. On cały czas on działa na zasadzie takiego płynnego ruchu. No widzimy. Cały czas mechanizm działa, ale nie ma tego tk. Tak, 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 to ja tik tak, a to mój mały świat. No, czyli tutaj widzimy, jak zasuwa. No nie widzimy, ale jakby był sekundnik, to by cały czas płynął, takim płynnym ruchu. Różne mechanizmy można kupić z takim skokowym, a można kupić właśnie w takim ruchu płynnym. No, dla mnie w tym przypadku to nie ma żadnego znaczenia, ponieważ wskazówka i tak będzie sobie biegła, minutowa, i nie musi być tego charakterystycznego cyk, 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 cyk. Minuta minęła, czyli mechanizm działa. Podsumowując, wymiana, naprawa zegarka jest bardzo prosta. Wystarczy kupić cały gotowy mechanizm. Mocowania są standardowe. Zwracamy uwagę, czy jest mechanizm o pracy ciągłej, tak jak ten, czy skokowej. Tk, tk, tk. Wymiana, mocowanie, zwracamy na wysokość gwintu, bo to jest istotne, żeby wskazówki tutaj nie haczyły o budowę, o szkło. W tym przypadku tutaj mamy dużo przestrzeni, ale zegarki są różnie zrobione, i w zasadzie to tyle. Także z mojej strony dzięki, pozdrawiam. Najmocniej panią przepraszam, ale chciałem zapytać, o które odlatuje dzisiaj ten do Londynu, 11:05? A skąd ja mogę wiedzieć? No chyba o pierwszej.